którzy się często z nami bawią, wiedzą. Wiedzą, że ten program jest krótki i nie ma w nim po prostu czasu na zastanawianie się, analizowanie, wahanie się. Trzeba trafiać na otwartą linię i wygrywać pieniądze. No ale kto już ma pomysł? Kto już wie? Zapraszam, śmiało. Słowo. Układamy słowo spośród tych liter. Jedno słowo. Te litery, które widzicie na ekranie, wykorzystujecie w tych niebieskich kwadracikach. Ich powinniście użyć. Możecie, powinniście. No i proszę, halo, halo. Odłóż słuchawkę. Ojej, no w takim razie odkładam słuchawkę, ale słuchajcie, no takim sposobem pieniędzy nie rozdam. Nie, nie, nie. Nie odkładamy słuchawki, tylko szybciutko próbujemy podać odpowiedź. Jasno, wyraźnie, głośno. Ja nie gryzę, tylko chcę wam rozdać pieniądze, ale musicie mi dać szansę. Halo, halo. Tak, słucham. Dzień dobry, witam. Co to będzie za słowo? To będzie słowo konfitura. To jest dobrze ułożone słowo. Dziękuję bardzo za propozycję. Ale w kopercie nie ma słowa konfitura. Słuchajcie, no to by było za łatwe. A czeka pół tysiąca. Konfitura. Konfitura. No ale dobrze, wiemy już, że konfitura na pewno nie. Słuchajcie, krótka dedukcja. Co to znaczy, że to nie jest konfitura? To znaczy, że to słowo, które mam w kopercie, jest krótsze niż konfitura. Czyli ma mniej niż 9 liter. No, to słuchajcie, wiemy już sporo, dlatego kto ma pomysł, gramy szybko. Szybciutko zgłaszamy się tu do studia i próbujemy podać propozycję. Ja mam nadzieję, że szybciutko usłyszę słowo z mojej koperty. No i proszę, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to słowo? Poproszę odpowiedź. No właśnie. Słuchajcie, nie da się żadnego ułożyć? Niemożliwe. Da się. Da się to z koperty na pewno. Halo, halo? Dzień dobry. 3, 2, 1. Słuchajcie, ja naprawdę będę was troszkę naciskać przy tej zagadce, bo nie mamy czasu. Dlatego od razu proszę te osoby, które mają pomysł. Te osoby wybierają numer. Miejcie przygotowaną odpowiedź. Nie testujcie otwartej linii, bo ona działa. Spójrzcie, bez przerwy słyszę telefon. Mamy bardzo mało czasu. Halo, halo? Tak. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Jakie to będzie słowo? Nora. Nora. Jeszcze nie, ale dobrze ułożone. Zapisuję. Dobre, proste słowo. Podoba mi się. Nora. Słuchajcie, kto miał inny pomysł, to szybciutko sprawdza swoją propozycję, bo ja nie chcę czekać. No, niezbyt często zaczynamy od pół tysiąca, a ktoś z was ma szansę zabrać te pół tysiąca i to już na początku programu. Wykorzystajmy to. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Jakie to słowo? Fortuna. Fortuna. O, świetne słowo. Jeszcze nie z koperty, ale to jest bardzo fajne słowo. Fortuna. No, kto ma inny pomysł? Do kogo się uśmiechnie fortuna, do kogo się uśmiechnie szczęście. No, ale słuchajcie, nabraliśmy tempa, bardzo mi się to podoba. Czekam na kolejny telefon i mam nadzieję, gdzie za słowo. Nutria. Nutria. Jeszcze nie, zapisuję tę propozycję. Nutria. Kto miał inny pomysł? Śmiało. No właśnie tak. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to słowo? Futro. Futro. Też jeszcze nie, ale dobre, proste słowo. Futro. Dobrze, widzę, że skorzystaliście z mojej wskazówki. Świetnie. Szybciutko rozwiązujemy zagadkę. 1500 zł za słowo z mojej koperty. Halo, halo. Dzień dobry. Jakie to słowo? Ja myślę, że furia. Furia. O, groźne słowo. No nie, jeszcze nie. To nie jest furia, zapisuję. Słuchajcie, no ale ja nie chcę wpaść w furię. Mam nadzieję, że tę zagadkę szybciutko rozwiążemy. No, 1500 zł do zabrania, ale idzie nam świetnie. Dobre tempo, słyszę propozycje bardzo, bardzo szybko. No i proszę, halo, halo. Dzień dobry. 3, 2, 1. Słuchajcie, ja nie czekam. Nie chcę odbierać szansy komuś, kto ma przygotowaną propozycję i kto ma szansę na 1500 zł. Wy również nie odbierajcie tym osobom szansy. Te osoby, które mają pomysł. No właśnie, halo, halo. Dzień dobry. Halo. Poproszę odpowiedź. Tak, poproszę odpowiedź. Fiut. No nie, proszę pana, nie. Stanowczo nie.
No to się pan popisał, brawo. Nie. Słuchajcie, takiego słowa nie włożyłabym do koperty. Na pewno nie o tej godzinie, kiedy mają okazję nas oglądać również dzieciaki. No dobrze, kto miał inny pomysł, zapraszam serdecznie do mojego studia. Gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 304. Jeszcze jedną propozycję potrzebuję, tą z koperty. Pieniądze czekają, tylko bardzo was proszę, te literki, które są tutaj, te literki wykorzystujemy. Kto ma kolejny pomysł? Słuchajcie, pewne pieniądze czekają w tym programie, albo 100 złotych, albo 0,5 tysiąca, więc w tym momencie nic nie tracicie, nic nie ryzykujecie, po prostu macie nowy pomysł, wybieracie numer telefonu i zabieracie pieniądze. Na tym to w tym momencie polega. Halo, halo. Dzień dobry. 9. No nie, 9 to na pewno nie ułożymy z tych literek. Słuchajcie, no nie wiem, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, żadnych mechanicznych głosów, żadnych sekretarek. To jest program na żywo i ja chcę słyszeć tutaj naturalne, ludzkie głosy i chcę oddawać pieniądze. No dobrze, pewne pieniądze do zabrania. Kto się po nie zgłosi? No i proszę, halo, halo. Dzień halo. Dobry, witam, poproszę o słowo. Kino. Kino. To nie jest słowo z mojej koperty, ale poprawnie ułożone. 100 zł oddaję za kino. Witam pierwszego zwycięzcę w moim programie. Kino. Słuchajcie, świetne słowo. 100 zł powędrowało do mojego pierwszego zwycięzcy. No dobrze, ale jak się już rozkręciliśmy, wiemy o co chodzi, to szybciutko. Ja chcę usłyszeć szybko słowo z mojej koperty. Kino za 100 zł. Kto ma inny pomysł? Kto jeszcze ułożył jakieś słowo, to również ma szansę na pieniądze w moim programie. Słuchajcie, kino to propozycja, która bardzo mi się podoba, ponieważ to jest proste, znane wszystkim słowo. No kto nie słyszał o takim słowie? No, jeżeli miałeś inny pomysł, zapraszam. Jakie jeszcze słowo da się ułożyć spośród tych literek? Słuchajcie, jeszcze jedno. Jeszcze potrzebuję to z koperty za 0,5 tysiąca złotych. Ale pamiętaj o tym, że zabierasz pieniądze, nawet jeżeli podasz mi inne słowo. To co, mała zachęta? No dobrze, ja jestem w stanie spokojnie nawet podwoić tą wygraną. Co wy na to? Proszę bardzo, 1000 złotych. 1000 złotych za słowo z mojej koperty. Gramy w tym momencie o 1000 złotych, tylko śpieszmy się. Jakie słowo jest tutaj w mojej kopercie? Wiemy, że to nie kino. Halo, halo. Dzień dobry. Jakie to będzie słowo? Finka. Finka. Noc zwycięzcy, 2000 zł. Nie zwlekamy już, zabieramy pieniądze, szybciutko. Słuchajcie, no to się nawet groźnie zaczyna robić. Jaka jest odpowiedź? No, jakie to zwierzę? Prosta, krótka nazwa zwierzęcia. Słuchajcie, no... Jaka to nazwa zwierzęcia? Kto już wie? Trzech zwycięzców już miałam w moim programie. Przed chwilą usłyszałam po raz drugi słowo nutria. To jest dla mnie taki sygnał, że jesteśmy bardzo blisko rozwiązania. Kiedy zaczynacie powtarzać propozycje, które są już na tablicy, to znaczy, że co? Że czekam na odpowiedź od kogoś, kto poda mi właśnie te z tej koperty. No, kto już wie? Halo, halo? Dzień dobry. Odpowiedź to kot. Kot. Nie. Za 100 zł, za 100 zł, ale gratuluję serdecznie, oczywiście, że tak. Kolejny zwycięzca wygrał pieniądze w moim programie. Słuchajcie, to jeszcze nie kot. Da się ułożyć jeszcze jedną nazwę zwierzęcia. Na pewno się da, bo ona jest w mojej kopercie. Ale to zwierzę... 0704 304 304. Słuchajcie, w dzisiejszym programie słyszę telefon za telefonem. Nie macie problemu z trafieniem na otwartą linię. Tempo bardzo mi się podoba, ale ja już chciałabym usłyszeć zwycięzcę. Ja muszę już usłyszeć odpowiedź, bo czasu jest bardzo mało. I... 2000 zł. Wędruję do...
kogo? Słuchajcie, co tu się dzieje? Totalny chaos w studio. Mam nadzieję, że te zwierzęta są jakoś zabezpieczone. No, dobrze. Halo, halo? Słucham. Dzień dobry, witam. Poproszę odpowiedź. Kura. Za 100 zł. Za 100 zł. Słuchajcie, faktycznie da się ułożyć kurę. Co to za zwierzę? Słuchajcie, wielkimi krokami zbliża się koniec mojego programu. I on za chwilę nastąpi, a ja jeszcze nie usłyszałam prawidłowego rozwiązania. A ja już je powinnam usłyszeć. A jestem gotowa zapłacić za nie 3000 zł. No tylko muszę je usłyszeć teraz. No bo czas praktycznie dobiegł końca. Pięknie rozwiązywaliście zagadkę od samego początku. Spójrzcie, 5 zwycięzców. Tym zwycięzcom oczywiście gratuluję, ale chciałabym również już w tym momencie pogratulować komuś tych 3000 zł. 3-literowa nazwa zwierzęcia. I to jest mi potrzebna teraz. Ja za nią zapłacę 3000 zł. Słuchajcie, no ja w zasadzie nie mam już nic do powiedzenia, po prostu czekam na mojego zwycięzcę, który poda mi nazwę zwierzęcia. Zwierzęcia, które chodzi do tyłu. No. Słuchajcie, no dobrze, ale czas bardzo i to bardzo nas goni. Dobrze, dlatego... O! Dzień dobry. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Rak. I to, proszę pana, jest jak najbardziej prawidłowa odpowiedź. Gratuluję panu serdecznie, oczywiście 4000 zł wędruje w pana ręce, a ja się z wszystkim żegnam. Miłego dnia i oczywiście do zobaczenia w jutrzejszym programie. Pa, pa.